Witam w 633. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa profesora doktora habilitowanego Józefa Bremera pod tytułem Problem osoby w świetle neuronauk. Czy osoba to jedynie użyteczna metafora? I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wprowadzenie. Problematyka osoby stanowi dla Jana Pawła II szczególnie dogodny teren, na którym dokonuje się spotkanie z bytem, a tym samym z refleksją metafizyczną. W tym spotkaniu metafizyka odgrywa szczególnie ważną rolę w poszukiwaniach teologicznych. Interfilozoficzne analizy pojęcia osoby Znajdujemy zwłaszcza w jego pracy Osoba i czyn Za Karolem Wojtyłą można traktować Jako swoistą rozbudowę Arystotelesowsko-tomistycznej Interpretacji teorii actus humanus O której przyszły papież pisze Że interpretacja ta jest Na swój sposób doskonała I dodaje, iż zamierza ją w dalszym ciągu Rozwijać i naświetlać w szeregu aspektów W niniejszym opracowaniu Zamierzam poddać analizie Filozoficzną tematykę osoby omawianej przez Jana Pawła II, od strony szeroko rozumianego kartezjanizmu. Przyjawem tego ostatniego jest, zdaniem papieża, podkreślanie subiektywności osoby, metoda separacji i redukcji oraz mechanizm jako swoisty projekt zmierzający do zrozumienia, a w konsekwencji do opanowania przyrody. Krytykując kartezjanizm, Jan Paweł II uważa, że uprawianie filozofii postawił on na głowie, podporządkowując Tomaszowe bycie esse poznaniu kogito. W konsekwencji rozwijające się w duchu kartezjańskim, to znaczy odrzucające badanie bycia, filozofia nowożytna i współczesna skupiły się na ludzkim poznaniu. Na aspektach kognitywnych. Pragnę ze swojej strony dodać, że tak rozumiany kartezjanizm leży u podstaw współczesnego interdyscyplinarnie rozumianego problemu ciało-umysł, body-mind problem, w ramach którego pojawiają się eliminatywistyczne wypowiedzi o iluzoryczności osoby jako takiej, czy o metaforycznym rozumieniu pojęcia osoby. Najpierw naszkicuję zasadnicze punkty tworzące trzon filozofii kartezjusza. Pokazując, na ile ich stopniowa ewolucja doprowadziła do współczesnego eliminatywistyczno-redukcjonistycznego rozumienia nauki, co zaowocowało w konsekwencji tezą o iluzoryczności osoby, wyrażającą się w metaforycznym sposobie mówienia o niej. Jako przykład eliminatywistycznej argumentacji przytoczę głównie publikację filozofa Daniela Denetta, wspominając pracę neuronaukowców Wolfa Joachima Singera oraz Gerharda Rota. Wskażę zarazem na punkty wspólne tych prac z kartezjanizmem. W swojej krytyce ujęć eliminatywistycznych wychodzę od Petera Strawsona, pojęcia osoby. Używając współczesnej terminologii na nowo interpretuje on arystotelesowskie pojęcie indywidualnej substancji. Następnie powołując się na badania neurologa Rogera Sperry'ego, opowiadam się za emergencyjną koncepcją osoby, przeczącą tezie o jej jedynie Iluzorycznym istnieniu. Wskazuje przy tym na związki emergencyjnej teorii osoby z jej ujęciami. Proponowanymi zarówno przez Strawsona, jak i przez filozofię arystotelesowsko-tomistyczną, do której nawiązuje Jan Paweł II. Pozostając na polu neuronauk, to jest nauk interdyscyplinarnych, korzystając z anatomicznych i funkcjonalnych badań systemu nerwowego oraz łączących je z badaniami psychospołecznymi i medycznymi, pokazuje, że metaforycznemu rozumieniu osoby przeczą chociażby badania nad neuroplastycznością mózgu. Kartezjanizm. Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II stawia tezę, że od wielu lat w filozofii dominuje sposób jej uprawiania, który jest czysto racjonalistyczny. Właściwy dla filozofii nowożytnej dzieje tej filozofii rozpoczynają się wraz z kartezjuszem, który myślenie w pewnym sensie oderwał od całej egzystencji, a związał je z samym rozumem. Kogito Ergo Sum myślę, więc jestem, więc myślenie. Miałoby być pierwotne nad istnieniem, nad bytem, nad funkcjonowaniem. Terminem racjonalizm Jan Paweł II obejmuje dwa z wymienionych przeze mnie kartezjańskich tematów: zwrotku subiektywności i metodę redukcyjną. W encyklice Fides et Ratio przewijają się trzy kartezjańskie tematy: subiektywność osoby, metoda separacji i redukcji oraz mechanicyzm jako swoisty projekt zrozumienia, opisania i opanowania przyrody. Według papieża, zwrot ku subiektywności niesie za sobą zarówno bunt przeciwko naszemu statusowi bytów stworzonych, jak i próbę przezwyciężenia dystansu między Bogiem a człowiekiem. Zwrot ten sposób powodował, że teologiczna rzeczywistość historii zbawienia uległa zapomnieniu i zaciemnieniu, a Kartezjusz stworzył klimat, w którym w nowożytnej epoce takie odejście od chrześcijaństwa mogło się urzeczywistnić, prowadząc w tym samym do przesunięcia refleksji filozoficznej ku antropocentryzmowi co w konsekwencji spowodowało redukcję tej refleksji jedynie do kwestii istnienia Boga pozaświatowego. Subiektywność i redukcja stały się mottem dla nowożytnego i współczesnego racjonalizmu. Kartezjusz absolutyzuje autonomiczne myślenie, stawiając je w opozycji do rozwiniętej przez świętego Tomasza filozofii istnienia oraz w opozycji do jego rozumienia Boga jako ipsum esse subsistens – Kartezjusz ojciec racjonalizmu ustawił nas w ten sposób na progu nowoczesnego immanentyzmu i subiektywizmu. Kartezjusza rozprawa o metodzie stanowi według Jana Pawła II jedno z głównych źródeł współczesnego subiektywizmu i racjonalizmu. Papież podkreśla, że właśnie to dzieło przyczyniło się do stworzenia intelektualnego klimatu sprzyjającego rozdzieleniu wiary i rozumu. Odrzucając filozofię arystotelesowsko-tomistyczną, Kartez już dąży do stworzenia fundamentów pod nową filozofię, w której znając siłę i działanie ognia, wody, powietrza, gwiazd, nieba i wszystkich innych ciał, które nas otaczają, równie dokładnie jak znamy rozmaite rękodzieła naszych rzemieślników, będziemy mogli użyć ich w ten sam sposób do wszystkich celów, do których się nadają i dzięki temu stać się panami i posiadaczami natury. W opanowaniu przyrody pomoże nie tradycyjna metafizyka, lecz dyscypliny naukowe, tworzone na fundamencie matematyki. Tak rozumiana filozofia prowadzi według Jana Pawła do tworzenia sekularyzowanego, scjentystycznego społeczeństwa, które będzie bronić humanizmu całkowicie oderwanego od Boga i całkowicie skoncentrowanego na kulcie działania oraz produkcji wypaczonego przesytem konsumpcji i przyjemności, nie troszczącego się o niebezpieczeństwo utraty własnej duszy. Proponowana przez Kartezjusza nowa metoda prowadzenia badań zaczyna od uniwersalnego wątpienia w to, co nie jest jasne i wyraźne, od usunięcia na bok tradycyjnych ujęć obecnych we wszystkich obszarach wiedzy w celu umożliwienia użytecznego i pewnego poznania naukowego. Występująca w nauce pewność ma być zagwarantowana dzięki użyciu prostych formuł, takich jak zasady mechaniki, zaś nabywanie poznania ma Pozostawać zgodne z metodą analityczną, wedle której problem należy podzielić na drobne części, a następnie stworzyć z nich wyższy poziom złożoności. Kartezjanizm może zostać przezwyciężony zdaniem Jana Pawła II poprzez powrót do tradycji greckiego i średniowiecznego myślenia. Potrzeba do tego klimatu, w którym ośmielimy się na nowo pytać o prawdę bycia. Trzecia konsekwencja filozofii Kartezjusza, radykalny dualizm substancjalny, wynika z pojęciowo ontologicznego rozdzielenia świadomości osoby. Jej ciała. Z jednej strony pozwala on na badanie ciała tymi samymi technicznymi metodami, jakimi się bada wszystkie inne przedmioty i zjawiska w przyrodzie. Z drugiej strony zaciemnia chociażby znaczenie sumienia jako aktu rozumowego poznania dokonywanego przez osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną oraz zaciemnia znaczenie cnót jako przyzwyczajeń, nawyków do osobistych wyborów i do ćwiczenia się osoby w samopanowaniu. <laughs> Daniel Dennett. Eliminatywizm jako forma współczesnego kartezjanizmu. Według kartezjańskiego dualizmu, jakiekolwiek zjawiska spotykane w świecie podpadają pod jedną z dwóch kategorii mentalną albo fizyczną. Ludzkie res cogitans jest substancją nieprzestrzenną, wszystko inne jest res extensa, substancją rozciągłą. Z jednej strony tak rozdzielone obydwie kategorie są przyczynowo zamknięte, z drugiej codziennie obserwujemy, że to co fizyczne oddziałuje na to co mentalne, np. Na zażywanie narkotyków wywołuje błogie stany. I odwrotnie, często samo mentalne wyobrażenie sobie jakiejś sceny powoduje chociażby szybsze bicie serca. Tym samym otrzymujemy... Trylemat trzech założeń trudnych ze sobą do pogodzenia. <try> stany mentalne nie są stanami fizycznymi. Stany mentalne oddziałują przyczynowo na stany fizyczne. Obszar tego, co fizyczne, jest przyczynowo zamknięty, przy czym przyczyna jest zrozumiana w sensie arystotelesowskiej przyczyny sprawczej. Zdanie trzecie stoi w konflikcie z pierwszym oraz drugim. Jeśli obszar zjawisk fizycznych jest przykład przyczynowo zamknięty, to stany mentalne, jak założono w drugim, nie mogą oddziaływać, gdyż w pierwszym przyjęto, że są one niefizyczne. W tle założenia trzeciego leży paradygmatyczna teza metodologicznego kartezjańskiego fizykalizmu, wspierająca zarazem uniwersalność jego dualizmu. Przezwyciężyć zarówno Arystotelesowską dynamikę, to znaczy jego ujęcie ruchu jako przejścia do stanu możliwego, jak jego rozróżnienie na dynamikę w świecie pod- i nadksiężycowym. Przeciwko założeniu trzeciemu do zjawiska że zjawiska fizyczne mogą mieć jedynie przyczyny fizyczne, przemawia teza o tak przyczynowości mentalnej przyczynowości skierowanej ku dołowi downward causation. Przyjęcie przyczynowości mentalnej może prowadzić do tezy materialistycznej, przyjmującej, że stany mentalne, zakładając, że wpływają przyczynowo na stany fizyczne, muszą także mieć naturę fizyczną. Dwa test nieredukcjonistycznych, na przykład w teoriach emergencji, w których przyczynowość skierowaną ku dołowi rozumie się analogicznie do arystotelesowskiej przyczyny formalnej, a nie do przyczyny sprawczej. Problem z przyczynowością skierowaną ku dołowi polega na tym, że brak nam jednoznacznych praw psychofizycznych, to znaczy praw łączących stany mentalne ze stanami fizycznymi. Rozumienie przyczynowości skierowanej ku dołowi prowadzi analogicznie do arystotelesowskiej przyczyny formalnej, do rewizji założenia. Daniel Dennett, którego używając języka Jana Pawła II możemy nazwać przedstawicielem umysłowości pozytywistycznej, uważa, że jeśli istniałoby coś mentalnego, duchowego, to musiałoby to coś być czymś wyłącznie przyczynowo zamkniętym, czymś mentalnym samym w sobie. Czegoś takiego nie ma, a świadomy duch jest jedynie przyzwyczajeniem naszego myślenia. W książce Consciousness Explained, Denet stara się owo stare przyzwyczajenie zdemaskować, jako iluzjonistyczne urojenie, które nie da się pomyśleć w inny aniżeli kartezjański sposób. Tym samym Denet, podobnie jak filozofowie Gilbert Ryle i Willard Orman van Quin um, okazuje się być. Kryptokartezjanistą, wtedy gdy jest przekonany, że to, co mentalne, może istnieć tylko jeśli jest odróżnialne od tego, co fizyczne, i może być od niego oddzielone. Ponieważ jednak to, co mentalne, nie może się pojawić bez tego, co fizyczne, więc, według nowych kartezjanistów, to, co mentalne nie istnieje. Z drugiej strony opowiada się on za monistycznym materializmem, co także prowadzi go do eliminacji tego, co mentalne. Ostatecznie eliminatywizm zostaje przez Deneta przyjęty na podstawie monistycznej ontologii. Dla monisty materialisty wszystko da się utożsamić z tym, co fizyczne, czyli z naukowo obserwowalnymi fizycznymi ciałami. Dentowi jako przedstawicielowi eliminatywizmu stanowisko takie nie wystarcza, ponieważ mimo innego słownictwa odnosi się ono nadal do tego, co mentalne. W Eliminować należy zatem nie tylko wyrażenia mentalne, lecz także ogólne odnoszenie się, referencje do tego, co mentalne. Dopiero wówczas znikną problemy, jakie potocznie wiążą się z tym, co mentalne. Wniosek jest stąd jeden. Jeśli w ogóle istnieje coś mentalnego, duchowego, tylko, to tylko jako coś epifenomenalnego, jako zjawisko towarzyszące, które jednak przyczynowo, czy to jako przyczyna sprawcza, czy jako przyczyna skierowana ku dołowi, nic nie wywołuje, gdyż mentalne oddzielone od tego, co fizyczne, nie wpływa przyczynowo na coś fizycznego. Zjawiska mentalne są więc nierzeczywiste. Można metaforycznie mówić o czymś duchowym, eliminując jednak to od strony ontologicznej. Co prowadzi do metaforycznego używania słownictwa w odniesieniu do tego, co ma charakter mentalny. Operująca pojęciem osobowej jaźni psychologia potoczna mówi ostatecznie o urojeniu. Nie istnieje pojedynczy. Jednoznacznie określony strumień świadomości, ponieważ nie istnieje teatr kartezjański, gdzie wszystko schodzi się razem, aby móc zostać przeczytanym przez jakiegoś centralnego dawcę znaczenia. Zamiast tego istnieje wiele kanałów, w których specjalne obwody próbują w paralelnych e, kotłowaninach realizować swoje rozmaite zadania, tworząc stopniowo wiele szkiców. Potocznie rozumiana osoba to postulowany podmiot, swego rodzaju fikcyjne, do wszystkich, których to może dotyczyć któremu faktycznie my stojący z boku poprawnie przypisalibyśmy przekonanie, że ów podmiot czegoś doznał, coś przeżył. Denet rezygnuje z poszukiwań jakiejś realnej cechującej się jednością i tożsamością jaźni i mówi o niej jako o postulowanej teoretycznej fikcji. Ta fikcyjna jaźń każdego z nas jest podmiotem wszystkich pochodzących od każdego z nas i tworzących nas opowiadań. Z jednej strony, Denet jest kognitywistą eliminatywistą, z drugiej jest on, gdy chodzi o świadome przeżycia, neurofizjologicznym realistą. Fikcyjne jaźnie i przeżycia każdego z nas są konstruowane na podstawie dostępnych nam sądów. Kto jednak wypowiada owe sądy, które konstruują jaźń i przeżyciowy świat, ten odpowiada każdy z nas, ale jedynie jako podmiot czysto i wyłącznie fizykalny. Peter Strawson, opisowa metafizyka osoby, potocznie i często bezrefleksyjnie mówimy, że osoba posiada własności mentalne oraz fizyczne. Że chodzi przy tym o tę samą cechującą się jednością i tożsamością osobę X. Od takiego rozumienia osoby wychodzi Peter Strawson, w swojej książce indywidua, próba metafizyki opisowej. Należy ona do opracowań z zakresu metafizyki opisowej, to znaczy opisującej struktury naszego myślenia, uznającej doraźność naszych teorii, rozwiązań oraz zamierzającej przedstawiać schematy pojęciowe z należnym im zorientowaniem na rzeczywistość. Metafizykami opisowymi są Według Strossona Arystoteles i Kant, metafizykami rewidującymi Kartezjusz i Leibniz. Metafizycy rewidujący poszukują nowych, lepszych opisów naszego myślenia i działania. Dzięki pracom Strawsona analizy metafizyczne powróciły do angloamerykańskiej filozofii osoby. Strawson pisze. Bez pojęcia osoby rozumiem pojęcie pewnego typu bytu, takiego, że zarówno orzeczniki przypisujące stany świadomości, jak też orzeczniki przypisujące własności cielesne, sytuacje fizyczne itd., stosują się w najmierze do pojedynczego indywiduum tego jedynego typu. W pojęciu osoby Strawson łączy rozważania metafizyczne z filozofią języka, starając się opisać aktualną strukturę osoby, indywiduum, za pomocą pojęć tożsamość i jedność. Wychodzi poza granice pojęciowe oraz ontologiczne nakreślone przez redukcjonistyczne i empirycznie zorientowanych filozofów i naukowców. Dla Arystotelesa przykładem pierwszej substancji pierwotnego obiektu był pojedynczy człowiek, jak Sokrates, czy pojedyncze zwierzę, na przykład pewien koń. Z takich samych założeń wychodzi Strawson, krytykując zarówno jeden kartezjańską koncepcję osoby, przypisującą świadomość substancji mentalnej całkowicie różnej, lecz jednak jakoś powiązanej z ciałem, oraz dwa nowoczesną teorię jaźni bez właściciela, według której stany świadomości nie są, dokładnie mówiąc, przypisane w ogóle do niczego. Obydwie te koncepcje są jego zdaniem niespójne. Stąd propozycja wyjścia od pojęcia osoby jako pojęcia pierwotnego, prymitywnego. Stany świadomości i stany fizyczne są przypisywane do jednego i tego samego indywiduum, do osoby. Pojęcia umysłu i ciała zakładają pojęcie osoby, są z niego wyprowadzane. Pojęcia osoby nie da się tym samym ani wyeliminować, ani zredukować do pojęcia ciała czy umysłu, ani też nie da się go z tych pojęć złożyć. Uznanie pierwotności, pojęcia osoby pozwala zobaczyć, dlaczego. Zarówno stany świadomości, jak i stany fizyczne są przypisane do czegoś, do tego samego indywiduum. Spostrzeganie przez osobę siebie i swojego otoczenia zależy od jej ciała, które podpada pod szeroko rozumiane badania prowadzone metodami empirycznymi. Bez wątpienia ciało posiada pewien specjalny status dla osoby, ale mimo wszystko wydaje się, że związek między ciałem a podmiotem jest natury przypadkowej. A nie koniecznej. Co Strawson potwierdza, odwołując się do różnego typu eksperymentów myślowych. Zaliczany do filozofów języka potocznego, Strawson zaznacza, że mówiąc o poziomie pierwszoosobowym, należy dodać, iż mój stosunek do mojego ciała jest chociażby dlatego wart podkreślenia. Gdyż licznych czasoprzestrzennych własności nie przypisują ciału, lecz przypisuje je raczej sobie. Mówiąc na przykład, ja marznę, a nie moje ciało marznie. Nie jest do końca jasne, co uzasadnia taki nasz sposób mówienia, przyczynowy związek między osobą a ciałem nie dostarcza w każdym razie żadnego wyjaśnienia, dlaczego mówiąc ja marznę, używamy zaimka ja, gdy wskazując na moją pierś powiem oto ja to nie uznamy, że jestem moją pierwsią. Z żadną częścią mojego ciała, nawet z głową nie jestem w ten sposób identyczny, że tworzy ona moje ja. Zdaniem Strawsona tezę o pierwotności pojęcia osoby w stosunku do przypisywanych jej własności można dostrzec przede wszystkim przy pytaniach typu dlaczego w ogóle przypisujemy czemuś, komuś stany świadomości? Dlaczego przypisujemy je tej samej rzeczy, które przypisujemy własności cielesne? Odpowiadając Strawson zaznacza Warunkiem koniecznym przypisywania w ogóle stanów świadomości jest to, że mamy je przypisywać dokładnie tym samym rzeczom, którym przypisujemy pewne własności cielesne, pewną sytuację fizyczną itd. Stanów świadomości nie można by w ogóle komuś przypisywać, jeśli nie byłyby one przypisywane osobom w sensie, jakie rozumie Strawson. W wypowiedziach o stanach świadomości musi być możliwe przypisywanie ich w tym samym stopniu sobie samemu. I innym podmiotom używając tych samych predykatów wyrażenia ją boli ząb i mnie boli ząb odnoszą się do tej samej własności. Neuronauki Rogers Perry we współczesnej nauce spotyka się jednak tendencje odwrotne do prezentowanych przez Troussona, czyli tendencje redukcjonistyczno-eliminacyjne. Przykładem takiego podejścia jest zmarły w roku 2004 laureat Nagrody Nobla neurolog i biolog molekularny Francis Crick, bezgranicznie ufający w skuteczność czysto naukowych metod badania świadomego umysłu. Zaznacza on, że świadomość jest problemem naukowym, a filozofia świadomej osoby jest jedynie nudną zabawą. Podobne stanowiska można znaleźć w pracach filozofujących neurologów Gerarda Rota: Wolna wola osoby jest iluzją i Wolfa J. Singera potoczne doświadczenie ja jest jedynie konstruktem kulturowym. Odmiennego zdania jest inny laureat Nagrody Nobla, neurobiolog Roger Sperry, który przyznaje, że nauka stara się nam wykazać, że osoba i wolna wola są iluzją, a sens ludzkiego Działania da się sprowadzić do funkcjonowania kompleksowych biochemicznych systemów. Sperry odcina się od tego rodzaju stanowisk redukcyjno-fizykalistycznych oraz od stanowisk dualistycznych i zalicza siebie do interakcyjnych emergentystów. Zdarzeń mentalnych nie da się odseparować od mózgu, z którego emergują, do którego są nieredukowalne. Ponadto zdarzenia mentalne są zdolne do przyczynowego oddziaływania na mózg, wspomniana przyczynowość skierowana ku dołowi. Neurolog Colvin Trewaten, uczeń z Perego, zaznacza, że jego mistrz poszukiwał nowej teorii świadomych zdarzeń mentalnych, przyjmując, że emergentne, świadome zdarzenia mentalne mają wpływ na leżące u ich podstaw procesy neurologiczne, downward causation, materialistyczno-redukcjonistyczne i eliminatywistyczne teorie osoby w ich różnych odmianach. Mają problem z przedstawieniem najbardziej podstawowego faktu, posiadania przez nią samoświadomej jaźni. Sperry nigdy nie był usatysfakcjonowany materialistyczną tezą, że zupełnie wyjaśnienie funkcji mózgu jest możliwe w czysto obiektywnych terminach, bez jakiegoś odniesienia do subiektywnych przeżyć. To znaczy, w analizie naukowej możemy przekonującej z korzyścią dla siebie zignorować subiektywne własności procesów mózgowych. Sperry nie odrzuca neurologicznych metod badania świadomości i nie zaleca powrotu do metod introspektywnych. Nie zakłada jednak, że wyrażenia i inne subiektywne przeżycia osoby nie posiadają żadnej funkcji, żadnej wartości operacyjnej, żadnego miejsca we współcześnie używanych modelach mózgu. Z jednej strony, według Sperego, epifenomenologiczna teza, że zjawiska subiektywne nie odgrywają przyczynowej roli w zdarzeniach neuronalnych, wydaje się zrozumiała i jasna. Z drugiej strony, przyznajemy, że subiektywne zdawanie sobie sprawy w ogólności, np. ból per se, pojawia się w ewolucji systemu nerwowego, a świadomość może być zachowana, różnicowana i realnie używana. Może też posiadać operacyjne znaczenie w łańcuchu przyczynowym. Dlatego należy zapytać, czy jakiś neurofizjologiczny model osoby uwzględniający Uwarunkowane, odpowiedzi, lecz nie uwzględniające jej nastawień subiektywnych, nie będzie obarczony swoistą luką w wyjaśnianiu. Sperry stwierdza, że tezy redukcyjno-behawiorystyczne i eliminatywistyczne, uznające, że neuronauki potrafią dostarczyć pełnego zrozumienia zdarzeń neuronalnych, dokonują zbyt dalekiej ekstrapolacji i pomijają potoczne rozumienie osoby. Subiektywne wrażenia osoby odgrywają bowiem zasadniczą rolę w funkcjonowaniu jej mózgu. Dlatego jego zdaniem behawioryzm i teorie redukcjonistyczne muszą zostać zastąpione nową teorią uwzględniającą pojęcie świadomości, przyjmującą założenia teorii emergencji. w Swojej teorii umysłu Sperry nie utożsamia z dualizmem kartezjańskim. Umysł bez mózgu jest pozbawiony czegoś istotnego, chociażby pewnej formy przepływu energii, np. niedotlenienie mózgu odbija się na stanach świadomości. Sperry pisze, oddziaływania mentalne kierują i określają wewnętrznym ruchem impulsów, włącznie z jego elektrycznością. Elektrochemicznymi i biofizycznymi aspektami. W proponowanym tutaj modelu mózgu przyczynowe oddziaływania jakiejś idei, czy ideału są tak rzeczywiste, jak te jakieś cząstki komórki, czy impulsu nerwowego. Idee wywołują przyczynowo idee i pomagają ewoluować nowym ideom. Proponowany przez Sperego mentalistyczny model świadomości, opierający się na teorii emergencji, doprowadził m.in. do tego, że w ciągu następnych 10 lat zrelatywizowane zostało znaczenie materialistycznych teorii redukcjonistycznych i eliminatywistycznych, jako teorii dominujących w filozofii i psychologii umysłu. Spery rozumie świadomy umysł. Osoby jako całkowicie naturalny proces emergujący z neuronalnej aktywności, różny od niej, ale równocześnie od niej nieoddzielny. Świadomość jest związana ze wspomnianą generalną zasadą, zwaną makrodeterminizmem, w której mentalne, to, tak znaczy, to znaczy ewolucyjne, wyższe, bardziej rozwinięte własności przyrody, oddziałowują i kontrolują swoje niższe. Komponenty. Jego rozumienie świadomości zakłada i integruje makrodeterminizm z mikrodeterminizmem, a przyczynowe oddziaływanie stanów mentalnych wymaga uwzględnienia we wszystkich naukach, nie tylko w psychologii czy w filozofii. Badanie empiryczne. Dwa przykłady. W obydwu poniższych przykładach, ukazujących przyczynowe oddziaływanie świadomych procesów mentalnych na mózg osoby, odwołuje się do zjawiska neuroplastyczności mózgu. Neuroplastyczność to cecha mózgu uzdalniająca go do adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia się i zapamiętywania. Pozwala ona zarówno na powolne ewolucyjne zmiany dokonujące się na przestrzeni wielopokoleń, jak i na zmiany w krótszej, w perspektywie czasowej, np. dokonujące się każdego dnia, w naszych mózgach zachodzą funkcjonalne i strukturalne zmiany, w odpowiedni sposób dostosowując nasze reakcje do aktualnych wymagań. Według profesora psychiatrii Jeffrey'a Schwartza, konwencjonalna nauka dlatego obstawała przy stanowisku, że świadomy umysł jest jedynie iluzją, jakimś epifenomenalnym efektem elektrochemicznej aktywności mózgu, on sam argumentuje, że tezą, za tezą przeciwną umysł żyje swoim życiem i potrafi formować oraz kontrolować procesy zachodzące w fizycznym mózgu. Proponowana przez niego niematerialistyczna interpretacja osiągnięć neuronauk ma zarazem pokazać ograniczenia teorii redukcjonistyczno-materialistycznych i eliminatywistycznych. Schwartz omawia własne badania nad osobami z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Rozpoznają one natrętne myśli, część obsesyjna, które... Przymuszają je do rytualnych form zachowania część kompulsywna. Na przykład, po kilku obmyciach rąk osoba taka wie dokładnie, że jej ręce są czyste, a mimo to czuje się przymuszona do ich kolejnego umycia. Różnica między widocznym stanem faktycznym, ręce są czyste, a irracjonalnym wątpieniem może są one brudne, skłoniła Schwartza do zbadania filozoficznych i neuronaukowych podstaw tego typu zachowań. Skanowanie określonych obszarów mózgu badanych osób wykazało charakterystyczne wzorce ich aktywności. Schwartz zaproponował owym osobom poddanie się opracowanej przez niego terapii tzw. 4R. 1. Przemianowanie – relabelling. 2. Ponowne przypisanie – reattributing trzy ponowne skupienie refocusing i cztery ponowne ocenienie revaluing. W przypadku wspomnianych osób terapia miała na celu doprowadzić do uznania przez nie, że ich ręce są czyste. Przymus mycia rąk miał zostać postrzegany jako nieodnoszący się do rzeczywistości, a obawa, że ręce są brudne, miała zostać przypisana dysfunkcjom mózgu. Skoncentrowana na myciu rąk uwaga osoby winna zostać skupiona na innym celu, co w konsekwencji powinno doprowadzić do zrozumienia przez osobę poddaną terapii absurdalności i przymusowych zachowań. Dodatkowe piąte R odnosi się do zmian zachodzących w formach aktywności mózgu, realignment. Schwartz zauważył, że osoby poddane terapii 4R w istotny sposób uwolniły się od obsesywno-kompulsyjnych symptomów. I 2. Neuroobrazowanie ich mózgu ukazało korzystne przeformatowanie wzorców aktywności mózgowej. Zaszło to bez jakiegoś wyraźnego oddziaływania na mózg, czy to zewnętrznego, np. za pomocą magnetycznej stymulacji czaszkowej, czy wewnętrznego, np. za pomocą medykamentów. Osoby te odgórnie przeorganizowały funkcjonowanie swojego mózgu poprzez zmianę własnych myśli i zachowań. Istotnym odkryciem nie jest to, że modyfikacja myślenia i form zachowywania zmieniły w miarę stabilnie aktywność mózgu, lecz to, iż takie modyfikacje wynikły z uważnej świadomości, która wywarła wpływ na ich mózg. Chodzi o świadome i sensowne myśli lub działania, w których osoba przyjmuje stanowisko niezaangażowanego obserwatora, natomiast zadaniem terapeuty jest zwrócenie jej uwagi na aspekty aktualnego doświadczenia, których być może sama by nie zauważyła terapię pacjentów po udarze mózgu. Udar, Oznacza masywną deformację sprawności mózgu w przekazywaniu informacji neuronalnej, objawiającą się zewnętrznymi konsekwencjami. Udar przeszkadza zazwyczaj nie tylko system motoryczny uszkadza um, osoby, lecz także jej system poznawczy i emocjonalny. Powołując się na aktualne opracowania na temat udaru, Sjord de Vries stwierdza, że wyobrażanie sobie przez osoby po udarze mózgu jej własnych ruchów i obserwowanie ruchów innych osób okazuje się być skutecznym narzędziem, które można wykorzystać podczas rehabilitacji, prowadzącej do poprawy lub nawet odzyskania sprawności motorycznej, obejmująca obrazy i wspomnienia wyobraźnia jest istotnym elementem naszej psychiki. Wyobraźnia motoryczna jest mentalnym wykonywaniem ruchu bez ruchu zewnętrznego lub bez aktywacji mięśni obwodowych. Wykazano, że wyobraźnia motoryczna prowadzi do aktywacji tych samych obszarów mózgu, co rzeczywiste ruchy. Obszary mózgu normalnie zaangażowane w planowanie ruchu i jego wykonywanie są także aktywne w czasie wyobrażania sobie ruchu. W wielu terapiach osób po udarze mózgu łączy się ruchowe ćwiczenia fizyczne z ruchami mentalnymi. Zachęca się pacjentów do słuchania nagranych objaśnień instruujących jak mają oni wyobrażać sobie ruchy swoich dotkniętych skutkami udaru mózgu kończyn? Badania mierzące aktywność elektromiograficzną potencjałów motorycznych w korze motorycznej i przepływ krwi pokazały, że w odpowiednich ścieżkach neuromotorycznych ujawniających się podczas wyobrażania sobie ruchu rośnie aktywność metaboliczna neuronów, przypominająca taką, z którą mam do czynienia wówczas, kiedy ruch faktycznie jest wykonywany. Mentalna praktyka wyobrażania prowadzi tym samym do neuroplastycznych zmian w uszkodzonej motorycznej korze mózgu, co z kolei pomaga osobie w odzyskiwaniu sprawności ruchowej. Diana Carvalho i jej współpracownicy zaznaczają, że różne podejścia w rehabilitacji postudarowej świadczą o zdolności mózgu do znaczącej poprawy swojego funkcjonowania. Jednym z przykładów jest zastosowanie przy porażeniu połowicznym tzw. terapii lustrzanej, umożliwiającej motoryczne symulowanie, a zarazem symulowanie ruchów uszkodzonej kończyny jej Neurologicznych korelatów. Wykorzystując lustro, osoba przekazuje wirzualne bodźce do uszkodzonej części mózgu dzięki obserwacji w lustrze ruchów niedotkniętej paraliżem części ciała. W ten sposób, dzięki lustrzanemu trikowi, osoba oszukuje swój mózg, przekonując go, że jej osłabiona kończyna funkcjonuje normalnie, co w konsekwencji dzięki neuroplastyczności mózgu prowadzi do jego przeformatowania, a w rezultacie do powrotu do zdrowia. Podsumowanie i wnioski. Strawson przyjmuje stanowisko Arystotelesa, że to co pojedyncze substancja z arystotelesowskich kategorii nie może w jakiejś wypowiedzi wystąpić na miejscu predykatu. Arystoteles nie posługuje się wprawdzie pojęciem osoby. Zajmuje się jednak pytaniem, czy człowiek posiada duszę oddzieloną od ciała. Platon, czy też pytaniem o psychofizyczną jedność duszy i ciała, którą rozpatruje w ramach swojego chylemorficznego rozróżnienia na formę i materię. Teorie eliminatywistyczne powstały na gruncie sceptycyzmu wobec metafizyki, co jednak jest bardziej metafizyczne. Proste założenie o istnieniu zjawisk duchowych, połączone z wymogiem ich wyjaśnienia, czy zagadkorem metafory historyki Deneta, których nie może się on pozbyć i które potrzebują wyjaśnienia. Wszystko czego dokonałem, to zastąpienie jednej rodziny metafor i obrazów poprzez drugą teatr świadka centralnego, dawcę znaczenia i fantazję zamieniłem na software wielokrotne szkice i miejsce pobytu homunculusów. Jest to tylko wojna metafor, powiecie, ale metafory nie są tylko metaforami. Metafory są narzędziami myślenia. Moja krytyka eliminatywizmu ma pokazać, czy strategia Deneta odpowiada założonym przez niego celom, czy próbując wyeliminować to, co duchowe, przypadkiem coraz głębiej sam nie wikła się w myślenie quasi metafizyczne, mimo że ciągle podkreśla, iż używa jedynie metaforycznych wyrażeń. Eliminatywista próbuje najpierw zredukować to co duchowe do tego co neurologiczne. Jeśli jednak taka redukcja się nie powiedzie, na przykład ze względu na pierwszoosobowy subiektywny charakter doznań, wówczas dąży do wyeliminowania tego co duchowe. Mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju błądem. Petitionis principi. Argumentując, zakłada się to, co chce się uzyskać, jako wynik argumentowania. Bez owego nieuzasadnionego założenia, że coś duchowego nie istnieje, a istnieje jedynie to, co fizyczne, zbudowanej na tym założeniu argumentacji brak podstaw. Można za Janem Powem drugim zapytać. Czy kartezjańskie oddzielenie zjawisk duchowych od fizycznych nie prowadzi do niedopuszczalnej mistyfikacji tego, co duchowe, czy deneta wskazanie na bezpodstawność zjawisk duchowych, wyrażanie tego, co duchowe jedynie w kategoriach metafory stanów fizycznych. Wystarczy uzasadnić tym, że używanie takich metafor niesie za sobą doraźne korzyści? Z proponowanymi emergentnymi ujęciami osoby łączy się twierdzenie, że w systemach posiadających emergentne cechy występuje przyczynowość skierowana ku dołowi, przypisując cechom mentalnym przyczynową rolę skierowana. Ku dołowi emergentyści muszą zrezygnować z tezy o przyczynowo-sprawczej zamkniętości obszaru fizycznego. Rezygnując z możliwości wprowadzenia przyczynowości skierowanej ku dołowi, stoimy przed problemem właściwego ujęcia tego, co mentalne. Jedyną alternatywą wydaje się być wtedy epifenomenalizm. Wyjściem z słowa wyższego impasu jest dopuszczenie wzorem Arystotelesa różnych rodzajów przyczynowości, przy czym przyczynowość skierowaną ku dołowi można rozumieć analogicznie do arystotelesowskiej przyczyny formalnej. Osoba nie może być może być rozumiana jako jednostka emergentna, odgrywająca rolę w jednoczeniu własności mentalnych skorelowanych z własnościami mózgu. Teoria silnej emergencji jako teoria heurystyczna posiada ogólną moc przewidującą i wyjaśniającą zasady rządzące ludzkim myśleniem i zachowaniem. Odwołując się do Jana Pawła II i rozwijanej przez niego arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji osoby, możemy powiedzieć, że teoria silnej emergencji przy odpowiednich modyfikacjach pojęciowych spełnia podobną rolę wyjaśniającą ludzkie myślenie i zachowanie jak hylemorficzna teoria duszy u Arystotelesa. Relacja między osobą a jej mózgiem może być widziana jako adekwatne wyjaśnienie powiązania obserwowanego między potocznym, niemetaforycznym, nieiluzorycznym rozumieniem osoby a mózgiem osoby będącym przedmiotem badań neuronaukowych. Bardzo dziękuję.